Najważniejsze mikołajkowe i świąteczne propozycje Wąbrzowskiego Domu Kultury przybliżyliśmy Państwu już w wiadomościach. Dla najmłodszych był to m.in. Festiwal Piosenki Dziecięcej, spektakl teatralny oraz turniej szachowy. Całe rodziny zaprosiliśmy natomiast 13 grudnia na Jarmark Świąteczny. Sylwia Rzeczewska, witam Państwa w bloku ogłoszeń, w którym na początku pokrótce przypomnimy propozycje WDK oraz zaprosimy na pozostałe grudniowe wydarzenia. Już w najbliższą sobotę zapraszamy nie tylko uczestników, ale wszystkie osoby chętne przysłuchania się tekstom Jacka Cygana na Festiwal Piosenki Dziecięcej pod tytułem Rozśpiewane Dzieciaki. Za tydzień w środę o godzinie 16 w Wąbrzeskim Domu Kultury gościć będziemy Teatr Art Re, który po raz kolejny przygotował spektakl teatralny dla najmłodszych. Kolejna propozycja to mikołajkowy turniej szachowy dla dzieci i młodzieży, na który zapraszamy 10 grudnia. Z kolei w następną środę, 9 grudnia, do Wąbrzeskiego Domu Kultury zapraszamy na godzinę 11 na wykład pod tytułem Badania archeologiczne Góry Zamkowej 2011-2013, podczas którego przedstawione będą nowe odkrycia. Przypominamy również o drugim grudniowym weekendzie. W sobotę w Wąbrzeskim Domu Kultury już po raz siódmy planowany jest ogólnopolski konkurs orkiestr dętych. Niedzielę 13 grudnia spędzimy natomiast na placu Jana Pawła II, gdzie w godzinach dopołudniowych będzie miał miejsce jarmark świąteczny. Nowe koła zainteresowań w Wąbrzeskim Domu Kultury. Na zajęcia wokalne pod kierownictwem instruktora muzyki Rafała Janiuka placówka zaprasza dzieci od 7 lat. Młodzi wokaliści będą mogli pracować nad emisją głosu, doborem repertuaru, interpretacją utworów, a także nad zachowaniem się na scenie. Z kolei do oferty tanecznej Dom Kultury w nowym roku włączy Teatr Tańca. Te zajęcia adresowane są do młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Na zgłoszenia placówka czeka do końca tego roku. Bliższe informacje dotyczące obu ofert znajdują się na stronie internetowej wdkwabrzezno.pl oraz są udzielane w dziale animacji kultury pod numerem telefonu 56 688 17 27 wewnętrzny 24. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia szkoły podstawowe w Wąbrzeźnie zachęcają do uczestnictwa w tradycyjnych przedświątecznych spotkaniach. 11 grudnia o godzinie 16 zapraszamy do szkoły podstawowej nr 3. Wśród atrakcji znalazły się m.in. program artystyczny, poczęstunek oraz kiermasz ozdób świątecznych. Z kolei szkoła podstawowa nr 2 na świąteczną uroczystość zaprasza 16 grudnia również o godzinie 16. Zostajemy w tematyce bożonarodzeniowej i przypominamy o organizowanym przez Urząd Miasta konkursie na najpiękniejszą dekorację świąteczno-noworoczną. Burmistrz Wąbrzeźna Leszek Kawski serdecznie zaprasza do udziału w tej inicjatywie, której celem jest przede wszystkim zachęcenie jak największej liczby mieszkańców do nawiązania do świątecznych tradycji i ozdobieniu swojej posesji. Za najciekawsze i najładniejsze dekoracje przyznawane będą atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zgłoszenia należy dostarczyć do 14 grudnia do Wydziału Rozwoju Miasta. Tam pod numerem telefonu 56 688 45 14 można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące konkursu, które znajdziemy również na stronie internetowej Urzędu Miasta. Osobom, które wciąż nie mają planów na zabawę sylwestrową, przypominamy o ofercie Wąbrzeskiego Domu Kultury. Tylko do 18 grudnia mamy czas na rezerwację miejsc oraz wpłatę pieniędzy. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni lub telefoniczny kontakt z Działem Administracji i Gastronomii WDK. Po raz kolejny na naszej antenie apelujemy do mieszkańców Wąbrzeźna i okolic celem przypomnienia o ogólnopolskiej akcji charytatywnej, jaką jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wąbrzeski Dom Kultury jako organizator poszukuje nie tylko wolontariuszy, ale przede wszystkim darczyńców, gotów oddać cenne przedmioty na aukcję. Chętnych prosimy o kontakt z Działem Animacji Kultury pod wskazanym na ekranie numerem telefonu.
Brak pomysłu na prezent świąteczny czy też urodzinowy może rozwiązać oferta miejskiej pływalni w Wąbrzeźnie, gdzie zakupić możemy bon upominkowy na masaż. Dodatkowo w kasie pływalni możemy uzyskać szczegółowe informacje dotyczące obowiązującej w gabinecie masażu promocji. Jak już informowaliśmy, wykupując do końca grudnia 5 masaży, płacimy tylko za 3, 2 są gratis. Aby skorzystać z tej oferty, musimy pamiętać, żeby masaże kupić jeszcze w tym roku. Wizyty możemy natomiast rozłożyć w czasie aż do końca lutego 2016 roku. Na zakończenie dzisiejszego wydania bloku ogłoszeń informujemy, że termin spotkania z burmistrzem miasta Leszkiem Kawskim został zmieniony. Zaplanowane na 7 grudnia spotkanie z mieszkańcami zostało przełożone na 10 grudnia. Burmistrz przeprasza za wprowadzone zmiany i jednocześnie serdecznie zaprasza w czwartek 10 grudnia o godzinie 17 do Wąbrzeskiego Domu Kultury.